Mamy już piękne, złociste ziarno żyta. Mamy nas chleb. Ale nim łomiemy, pojdę. Jeszcze sporo czasu minie. Jeszcze sporo roboty przed nami. Teraz tata ładuje porę worów, żyta, pszenicy na furę. Zaprzęg kunia i jedzie do młyna. Wraco z workami mąki żytni na chleb, Moki pszenny na placki, kluski, pierogi i co tam jeszcze mama se wymyśli. I z słotrębami dla gadziny. Już groźny będzie nam przednówek, bo zapasów wystarczy do nowego. Stare przysłowie mówi, jak jest chleb i woda, nie ma głoda. A powiem wam, że to prawda, święto prawda. Ale musi to być chleb taki, jak piekła moja mama, bo to na jej głowie było, co by chłop i dzieciska głodne nie były. Chleb piekło się roz w tygodniu, pod koniec tygodnia, w czwartek albo w piątek. U nas w jednej izbie był kaflowy kumin do gotowania strawy i duży piec chlebowy. Piec był do piecynio chleba, ale był też tyz do susynio jabłek, śliwek, grusek, bedłek, wszystkiego, co potrzebne było na zimę w kuchni, a nawet do suszenia olniane kądzieli. Jak Jozem była mało, to lubiałam się bawić na piecu, bo tam było ciepli.